Proszkowej woli o tym porze roku wiatr porywa do góry ostatnie liście z drzew. Tuż za nim kłą w stronę nieba nasze myśli i modlitwy splecione żywą pamięcią o błogosławionej Franciszce. Jest ona jedną z nas, mieszka koło Proszkowej woli, bo tutaj się urodziła, mieszkała 12 lat. I stąd zamyka w sobie głównie rozdarte jej na godzin, na nieba i dzień liturgicznego wspomnienia. Dzisiaj jest odpust w naszym małym kościele i płynie modlitwa spotykowa obecnością i przewodniczeniem pasterza diecezji. Dziś księdza biskupa Wojciecha bardzo gorąco witamy wśród nas i prosimy o słowo pełne ducha i mocy na nasze wzrastanie. W tym późno jesiennym czasie na progu nowego roku liturgicznego staramy się spotykać z błogosławioną Franciszką, protekcję naszego dziś, a właśnie dziś chcemy w mocy Bożego Ducha przeżywać naszą młodość, naszą wiarę i rozeznawać życiowe powołanie. Myślcie matu ostatniego synodu biskupów o młodzieży. To wszystko było bardzo aktualne dla niej tutaj. Tutaj była bardzo młoda, tutaj budziła się do wiary. Tutaj zaczynała rozeznawać swoje powołanie. Znalazłaś tę najlepszą, choć nie jedną wzór.
Zdjęcia
wszystkie smutki i troski z ufnością złożymy w Boże ręce, stanie się dla nas łatwiejsze rozeznawanie powołania. Dopiero wtedy zdołamy zrozumieć, że powołanie to marzenie Boga o naszym życiowym szczęściu na ziemi i w niebie.